Witam w sobotę. Słuchajcie, ciasto na naleśniki gotowe. Tam już się wszystko grzeje, muszę pochować te naczynka. I jedziemy z tym tygodniem. No, słuchajcie, wróciłam z zakupów, z dużych zakupów, słuchajcie. Nie patrzcie, że mam biały stanik do czarnej bluzki, bo nie mogłam znaleźć czarnego jak na złość. I pokażę Wam nasze zakupy takie spożywcze na kilka dni. Kupa kasy, no ale co zrobić, nie? Ja bardzo lubię, słuchajcie, te andruty. Nie wiem, czy Wy też je lubicie, ale ja je uwielbiam. One są bez dodatku cukru. Proszę bardzo. Tu oczywiście macie skład. Jakieś cukry są, no ale to takie, wiecie, nie substancje, które po prostu są słodkie same w sobie. Więc mam takie, ja ogólnie nie jem słodyczy, ale to bardzo lubię, czasami sobie po prostu dziabnę. Także to sobie wzięłam jako taką przekąskę. Dwa opakowania malin, bo były w promocji, to są maliny polskie. Słuchajcie, ja kupiłam w Biedronce ostatnio i były tak pyszne, że to jest po prostu głowa mała. Dzisiaj rano już jadłam maliny. Kupiłam również kiść bananów, bo mam nadzieję, że Bartosz będzie sobie jeść te banany i no po prostu musi trochę przybrać na wadze. Mam jedno mango? Nie, dwa mango powinny być. Mam mango, będę robić koktajle, ale ten jest takie mniej dojrzałe. Tu już nic nie ma, dobra. Alkoholizm dla Bartosza, od razu schowam do lodówki. Wzięłam bagietkę, bo będę robić zaraz zapiekankę, żeby Bartek coś zjadł na śniadanie i ja przy okazji drugie. O, jest drugie mango, które jest dużo bardziej dojrzałe, bo te mango będę właśnie robiła. Chlebek gorący jeszcze, chrupiący gorący. Dwa mleczka. Słuchajcie, rachunki są po prostu gigantyczne, zobaczcie. Widzicie? 110. No katastrofa. Limonka. Wzięłam salami na kanapki. Wzięłam też ser do starcia na zapiekankę, cytrynka. Pieczarki. I wzięłam dwa twarożki dla Bartka. Woda lekko gazowana, nie gazowana. To są fajne pojemności, bo to są litrowe buteleczki. I wzięłam mocny gaz do koktajlu. To jest netto. I słuchajcie, zrobiłam sobie jeszcze wycieczkę do Dillsa. Słuchajcie, kto z Was miał takie kultowe kubki? Kupiłam dwa płyny Cocolino Pure, Sensitive Pure and Orange Rush. Orange Rush jeszcze nigdy nie miałam, także zobaczymy. Wzięłam na spróbowanie, słuchajcie, taki keratynowy, klasyczny szampon. Wiecie, to jest For Smooth, Straight, Sleek Hair. Ja mam ogólnie bardzo proste włosy, ale może dzięki temu szamponowi, zobaczymy, przetestujemy go. I może Bartkowi się nie będą tak kręcić, bo Bartkowi tak się kręcą włosy. Może to by było całkiem spoko. Wzięłam słuchajcie na spróbowanie tą Coca-Colę waniliową, nigdy jej nie miałam. I oczywiście Diet Coke. No tak jak po prostu czasami mi się będzie chciało. Blend Sponge nowe, zobaczymy jak się będą sprawdzać. Wzięłam słuchajcie sobie myjki. Bo są słuchajcie trzy, dam jedną mamie, jedną sobie wezmę. No po prostu to jest takie przyjemne. Nigdy nie używałam ich, więc muszę zacząć.
klamrę wzięłam do włosów, słuchajcie, bo czasami, wiecie, spiąć do wody, jak idę czy coś. No i tak, tutaj są same te Coke. O Jezu, muszę włożyć ten. Wzięłam takie małe, jak się to nazywa, płatki kosmetyczne, ponieważ za tydzień wyjeżdżamy i potem we wrześniu wyjeżdżamy, więc wzięłam takie małe. O, to jest fajne. String lights. Zobaczymy, czy będą się świecić. Powieszę je na tarasie. Także zobaczymy. Spoko wyglądają. 15 zł. Dla Bartusia. Niech ma chłopak. Dla Franeczka. Słuchajcie, rzeczy biurowe, długopisy. To akurat idzie do pracy ze mną. A, i tu mam jeszcze rossmanowe rzeczy. Słuchajcie, wzięłam sobie skarba do poczytania. Nową torbę kupiłam sobie wakacyjną. A, ta maseczka to jest akurat z, jeszcze też właśnie z Dealsa. Wzięłam piankę do mycia, bo mi się kończy. I trzy maseczki. Dwie z Isany, awokado z retinolem i natychmiastowy efekt nawilżający też i perfekte. Także takie są moje zakupy z dnia dzisiejszego. Spore. Znaczy drogie. Ja się wam jeszcze chyba dzisiaj z pieska nie pokazywałam. Robię właśnie takie, no powiedzmy, że obiadik. Powiedzmy coś takiego obiadkowego, robię zapiekaneczki. Jak ja już nie wiem, czy wspominałam, czy też nie, ale tak zaczęłam trochę, znaczy w sensie takim, że nie jem po prostu słodyczy. I powiem wam szczerze, że no, staram się jeść normalnie, nie jakieś tam restrykcyjne rzeczy i tak dalej. No i właśnie Bartek teraz pracuje ciężko, więc ja stwierdziłam, że zrobię jakieś tam coś do jedzenia, pomimo że mamy zupę, ale zupę zjemy wieczorem, a teraz zjemy sobie te zapiekaneczki. No i tutaj mam, słuchajcie, ketchup, który robiła moja bratowa, więc posmaruję, co prawda posmaruję tylko na razie jedno, zobaczymy, czy będzie nam smakowało, że posmakuję jedno dla mnie, jedno dla Bartka i zobaczymy, czy będzie nam to smakowało. Jeżeli tak, to będziemy oczywiście robić sobie dalej z tym. Tutaj już moja herbata chińska, ta herbata jest zrobiona, jest naprawdę bardzo fajna. Jest ogólnie straszny bałagan, Boże, u nas kuchnia jest wiecznie w bałaganie, wiecznie. Bo my nie mamy zmywarki, więc musimy zmywać ręcznie, a u nas po prostu Bartek zmywa, ja zmywam od czasu do czasu. To nie jest tak, że ja wcale nie zmywam, ale zmywam dużo, dużo rzadziej niż Bartosz. No ale dobra. O, i proszę bardzo, to jest właśnie, tak zrobiłam sobie te zapiekaneczki. Słuchajcie, ta tacka jest właśnie z Dealsa, ja ją kupiłam z miesiąc temu. Powiem szczerze, że ona jest bardzo fajna, bo jest ładna, czarna i mogę ją spokojnie postawić, po prostu wiecie, normalnie mogę wystawić sobie od razu z piekarnika i wygląda ładnie. O, taki tutaj nasz skromniutki obiadek. Zasiadamy do jedzonka. Szkoda, że ja nie mam miejsca. No co? Biała. 1600 biała. Biała też jest fajna, tylko ja już nie chcę białych mebli. Siemanko, słuchajcie, byłyśmy jeszcze z mamą szybko w Jysku, bo jutro idziemy na urodziny do mamy Bartka i po prostu mamy kupioną tylko świeczkę. A tak naprawdę, wiecie, samą świeczką może trochę głupio. I kupiliśmy po prostu jeszcze, czy kupiłam właśnie jeszcze jedną rzecz, ale słuchajcie, nie pokażę wam, co kupiłam sobie. Po prostu jak to zobaczyłam, mówię no way. Po prostu wow. Słuchajcie, to jest taka fajna lampa na baterię. I nawet, kurde, potrzebny jest ten śrubokręt. Uno momento. Ej, no słuchajcie, są jakieś po prostu jaja, ja nie mogę tego odkręcić. To nie jest, kurde, śmieszne. Naprawdę, już próbowałam trzema różnymi śrubokrętami, ja tego w ogóle... Mam rachunek w razie gdyby coś. Ta lampa kosztowała 35 zł. Wzięłam serwetki 4 zł. Wzięłam dwa ręczniczki, słuchajcie, jeden taki mały.
I o. Tu jest ten wazon, słuchajcie, bardzo ładny jest ten wazon, bardzo mi się podoba. On jest taki brązowo-różowy, coś ten deseń, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba i to jest właśnie na prezent dla mamy Bartka. No i drugi ręcznik taki do rąk, do łazienki, guest towel. Wzięłam, więc one po prostu idą. Wykąpałam się i zrobiłam sobie maseczkę tą w płachcie z litchi, którą pokazywałam wam, że kupiłam dzisiaj w Dillsie. Jestem w trakcie sprzątania, tam już trochę ogarnęłam, tam też już ogarnęłam, teraz została mi toaletka do posprzątania, do poukładania, ale najpierw posiedzę sobie 15 minut tej maseczce i pochilluję. To słuchajcie, były jeszcze firanki, ale ja te firanki zdjęłam do prania. I tutaj przestawiłam kwiaty w ogóle, wiecie co, powiem szczerze, że troszeczkę bez stoliczka, bo tu na przykład Bartek z tej strony stolik ma. I wiecie, na przykład czasami w nocy ja się budzę i chciałabym chusteczkę, to muszę albo przez Bartka się przeciągać, albo muszę wstać. Dlatego też przestawiłam sobie ten stoliczek, krzesełko tutaj. I tu mam po prostu, wiecie, tabletki od tarczycy położone i tak dalej. Tu mam lusterko i tego kwiata, bo ten kwiat stał tutaj na oknie. Tu na oknie stał ten kwiat. Ten kwiat stał tutaj, a tu w tej kuli nie były te żółte, piękne kwiatki, tylko były kwiaty, tylko były suszki. I na razie po prostu wziąłam sobie te kwiatki sztuczne, a to jest lampa, słuchajcie, przegenialna ta lampa jest, nie? No ja już widzę po prostu, że to jest moje odkrycie roku. Kupiłam ją dzisiaj w Jysku za całe 35 zł. No i tutaj jeszcze postawiłam w rogu Sansevierię. I tutaj był... tylko matko, jak to się nazywa, odkurzacz też nie ma, odkurzacz jest w szafie, a tutaj po prostu na razie postawiam takie tam, wiecie, duperelki, mam tu książki, które muszę przeczytać, także tak się prezentuję i przesadziłam mojego Benjiego, mam nadzieję, że Benji trochę odżyje, powiem wam szczerze, że tak mizernie rośnie, że to jest szkoda słów po prostu, fakt faktem, że ma nowe listki i tak się pokazują, no ale jakoś tak lipnie, no i przesadziłam jeszcze tego tutaj takiego kulkowatego, ja nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam. I wypalam do końca świeczkę. A tak w ogóle to się odzywam, dlatego że chcę polecić wodę. Ja osobiście nie lubię muszynianki, a powinnam po prostu pić tamtą muszyniankę niż taką zwykłą wodę mineralną, czy tam po prostu źródlaną. A ta jest naprawdę bardzo dobra, to jest niskosodowa i zobaczcie po prostu ile ona tego wszystkiego ma i jest w smaku bardzo smaczna, dostaniecie ją, słuchajcie, netto, ja kupiłam dzisiaj i to jest moja druga butelka, którą wypiłam, one są litrowe, one są takie fajne, poręczne, powiem wam szczerze, spoko są, tylko nie wiem ile kosztują, bo nie zobaczyłam po prostu ile. O Jezu, a ja stoję na gaciach, matko jedna, dopiero teraz się zorientowałam. Pięknie. Także jeżeli ktoś nie lubi muszynianki, to niech sobie spróbuje tę. Dostaniecie ją w netto. Jak widzicie, za 2 tygodnie rozpoczynam urlop 14 dni. W tym roku pierwszy raz od 6 lat nie wyjeżdżamy na wakacje w sierpniu. Jedziemy we wrześniu, ale o tym później będzie. Postanowiłam, że rozplanuję sobie dni wolne. 10 dni roboczych to strasznie mało, aby zrobić wszystko, co się chce. Gruntowne porządki, wycieczki, aktywność fizyczna, odpoczynek, cokolwiek. To naprawdę nie jest łatwe. Jak widzieliście, mam w planach, zaraz zobaczycie, 3 wycieczki jednodniowe. Jedna pociągiem z chrześniaczką, drugą nad morze, o ile pogoda pozwoli, i wyjazd do rezerwatu przyrody Jasne w Parku Krajobrazowym po Jeziorze Iławskiego. Jak też widzicie, sprawdzam, gdzie możemy jechać pociągiem z Julą, blisko od naszego miejsca zamieszkania. No i oczywiście pogodę też musiałam sprawdzić.
rok ci stoić. Nie, bo słuchajcie, ogólnie to lipa, bo zepsułam mój selfie stick, niestety. Jestem zła na siebie, ale cóż. Słuchajcie, w ogóle muszę to posprzątać na tej toaletce, ale jakoś nie mam weny. Miałam wenę, posprzątałam tam, słuchajcie, tam za lustrem. Były trzy pająki. Trzy pająki. Ja tam spałam. 40 cm od tego ja spałam. Nie no, słuchajcie, ta lampa to jest po prostu mistrzostwo, nie? Super. Super. Mega się jaram. Dobra, niedziela piękna, nie, nie jest piękna niedziela, słuchajcie, ja nagrywałam właśnie rolkę, której efekty będą pewnie w tygodniu, jak mi się uda ją złożyć. W sumie, która jest godzina? 12:15, więc za 2 godziny jedziemy do mamy Bartka, więc za chwilę muszę zabrać kwiatki jeszcze, no i tyle. Chcesz kostkę? Nie chcesz kostki? Proszę. Oj, nie. Kto jest ładnym pieskiem? Franeczku. Kto jest ładnym pieskiem? Franio, tak? Co? Tak. Franio nie lubi być na kamerze. Nie? Spójrzcie, chodź. Franek. Franio, chodź. Oj, nie. Nie. Zobaczcie, jaki ładny piesio. Słuchajcie, dzisiaj nagrywałam rolkę, którą mam zmontowaną, tylko muszę jeszcze dźwięk podłożyć. I zobaczcie, jakie kurwa bajzy. Kurde, bajzy. Nie mam problem z przeklinaniem, więc sorry. No i lampka, która po prostu robi gigant. No nie, no ta lampka to jest po prostu cud, miód i malina. Tutaj widzicie walizkę, ponieważ za tydzień w sobotę wyjeżdżamy na jeden dzień w sumie do Giżycka, więc mam tam przygotowaną walizkę. I położymy o tę walizkę ręczniki szybko schnące. Oczywiście myślę, że pakowanie walizki pokażę Wam w oddzielnym odcinku. No a to muszę po prostu posprzątać i zobaczcie, co tutaj jest, nie? Bo tutaj jest biżuteria, wiecie, okularów, 1 500 000, tu, bo oczywiście wszystko dobierałam, szybko robiłam, bo za chwilę jechaliśmy na te urodzinki. No i dobra, słuchajcie, ja przyszłam się z Wami już tutaj pożegnać. Jestem wykąpana, gotowa do spania tak naprawdę. Odpalam sobie tutaj komputer i montuję resztę vloga. Także do zobaczenia w następnym. Czyli już jest długo.